interesowanie się teatrem daje też możliwość ekspresji jakiejś pewnej, to znaczy uprawianie teatru, ale też oglądanie teatru, bo myślę sobie, że w uprawianiu teatru jakby nie ma nic... Czy myślę, że oglądanie teatru nie jest gorsze od uprawiania teatru, a wydaje mi się też, że może być bogatsze, bo nie tylko wtedy się fizycznie tego doświadcza, ale też głową, chyba to jest bardzo ważne. Dla mnie oglądanie teatru jest bardzo istotne. Szczególnie interesuje mnie teatr dla dzieci i młodzieży. Wydaje mi się, że to jest fajna forma pokazania ekspresji. Kiedy pamiętam, na scenie czułam się dobrze. Występowałam od małego i tak mi się wydawało, że specjalizacja teatrologiczna będzie takim spełnieniem marzeń. I wydaje mi się, że tak się stało. Czy warto było się męczyć nad książkami, czy chodzić na dodatkowe zajęcia ze specjalizacji teatrologicznej? Oczywiście, że tak. To był najwspanialszy czas, jaki pamiętam przez 3 lata studiów.